Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Zielomix. Dostawca przypraw, jelit naturalny, osłonek oraz wszystkich dodatków potrzebnych do produkcji wędlin. Witajcie, witajcie moi mili na moim kanale i już serdecznie i gorąco zapraszam do mojej małej, skromnej kuchni. Moi drodzy widzowie, dziękuję za oglądalność, za komentarze, które do mnie piszecie, za poniesione łapki. I myślę, i taką mam prośbę do was, że zostaniecie ze mną na tym kanale troszkę dłużej. Co tutaj dzisiaj wam pokażę? Wyleciało mi to z głowy, jak to mówił Kolumbo. A, już mam. Zrobię dzisiaj takie danie, które każdy może zrobić zaraz po tym filmie, jak skończy oglądać. A dostanie takiego apetytu. Bo będzie z produktów i rzeczy kuchennych, które każdy w domu posiada. Znaczy się deska, nóż, przyprawy, garnek i troszkę mięsa. I to jest wszystko. Naprawdę bardzo smaczne. Czy to będzie kiełbasa, czy to będzie smarowidło, nie wiem. Ale będzie to zrobione w słoikach, które naprawdę będą mogły długo, długo sobie postać. W lodówce, albo w chłodnym miejscu. Ale do tego dojdziemy. To gotowi? No to zaczynamy. Do tej konserwy dajemy to, co mamy w lodówce. Jeśli chodzi o wsad mięsny. Ja tutaj mam troszkę kaczku, troszkę słoniny i boczku. Ale może być jeszcze łopatka. Co tam macie? Jakieś drobne mięso od kiełbasy tam zostało, co się dwa dni temu robili. Wszystko się nadaje. I wszystko to musimy najpierw pokroić w taką nie za wielką kostkę. Kostka nie musi być równa, ponieważ to wszystko i tak będziemy gotować. Najpierw wsypujemy sól. Ja dam sól selerową, no bo taką lubię. Ale jak ktoś nie ma lub nie lubi zapachu selera, to może dać normalnie naszą zwykłą kuchenną sól, taką zwaną ważonkę. Czosnek granulowany. Gałka muszkatałowa. Ziele angielskie mielone. Kolendra mielona. I pieprz czarny. Ja dam taki młotkowany, grubo mielony. Do tego dołożę jeszcze liść laurowy. Może nie. Liść dam troszeczkę później, jak wymieszam, bo mi się połamie. To liść na razie wyciągniemy. Oraz ziarna kopru. Tylko trzeba go sobie zmielić. Ja właśnie mam tutaj przygotowany taki młynek. Najlepsze młynki jakie są. Chociaż mam elektryczny, ale ty młynka, tu mam, które tutaj stoi za mną na ścianie, stoją trzy i jeden tam jeszcze dwa w pokoju takie. Kiedy wam może pokażę, byście chcieli. Ale taki młynek jak macie okazję kupić, to zakupcie. To ja to zmielę i dosypiemy. Naprawdę przyjemny zapach jest tych nasion kopru włoskiego.
A, trochę sobie zasypnę. I to teraz trzeba wszystko ładnie wymieszać. Poezja smaku i zapachu. Naprawdę. I wlewamy wodę. Do rąk dokładamy cebulę. Tylko tak pokroję sobie ją na trzy części. I gotujemy. Jak gotujemy? Nastawiamy na średni palnik danek, na średni ogień. I czekamy, aż zacznie woda wrzeć, do wrzenia. Potem zmniejszamy na minimum ognia, jakie mamy i gotujemy. Myślę, że to się będzie gotowało 2 do 3 godzin, bo to ma tylko wolno pykać. Ale mięso z tego ma być mięciutkie. Ma się rozkładać się na, jak to się mówi, części zasadnicze. Włókno od włókna ma odchodzić. Ale tak to ma być zrobione. No to nastawiamy i po tym czasie się widzimy. Na razie, cześć. I zanim zajmiemy się dalszą produkcją, to pół godziny przed zakończeniem gotowania mięsa trzeba pokroić plasterki czosnek i dorzucić do mięsa. I spotykamy się znowu. Za ten czas, kiedy mięso mi się gotowało, wyparzyłem sobie słoiczki. A teraz trzeba mięso wyciągnąć z tego wywaru do miski. Wywar odkładamy na bok. Całe mięso teraz musimy rozgnieść. Rozlewa wszystkie włókna. I są dwa sposoby. Albo mechanicznie, albo ręcznie. Najpierw próbuję to zrobić ręcznie. Ja nie będzie za bardzo mi to szło, to przejdę na sposób mechaniczny. I teraz zalewamy naszym wywarem. Fajnie zamieszać. Ja mam taki tutaj patyczek, żeby on nie zamieszać, żeby ten tłuszcz, ten szmalet weszedł do środka, żeby to było jeszcze bardziej smarowne. Wycieramy z wierzchu tutaj górę słoiczków. I zamykamy. I co robimy teraz dalej? Już wam mówię. I to tutaj, w kuchni, w temperaturze pokojowej, do wystudzenia, a potem przełożyć do lodówki. Na pewno będziecie do mnie pisać z pytaniami, jak długo można takie słoiki przechowywać. Powiem tak, bardzo, bardzo długo, ponieważ mięso w środku jest całe owinięte
otulone tłuszczem, szmalcem. A szmalec to nośnik świeżości i konserwacji. Także w lodówce to myślę, że i pół roku może spokojnie poleżeć. A w takim troszkę cieplejszym otoczeniu, tak 10 stopni, 12 stopni, ja gwarantuję, że 2 miesiące spokojnie, a może i więcej przeleży. Tak się kiedyś robiło kiełbasę i się robi do dzisiaj. Całą wędzoną zalewa się gorącym szmalcem, to potem i 2 lata leży. Tak samo i to. Dlatego to, powiedzieliście, tym patyczkiem pomieszałem, żeby ten szmalec wyszedł wszystko. Ale to zobaczymy jutro. Dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę miłego dnia i spotykamy się jutro. Wasze zdrowie. Cześć, witam Was ponownie. Moja pasta mięsna już stężała, szmalec stężał, oblał całe mięso, więc teraz zobaczymy, jak smakuje. Gotowi? Bo ja tak, to jedziemy. Całe oblane szmalcem. Zapach gotowanego mięsa z przyprawami. Naprawdę co wspaniałego. A teraz próbujemy. Powiem Wam, naprawdę, przepraszam wszystkich producentów, ale nie jedna konserwa się przed tym chowa, mięsna. Naprawdę, smak i zapach. Ale zanim się z Wami pożegnam, no to pozdrowienia, czarne pozdrowienia. Dzisiaj serdecznie pozdrawiam Panią Aldona Piesz. 987 za komentarz. Pozwolicie, że go przeczytam. Ja mistrz czaj mówi, że kiełbasa jest obłędnie pyszna, to na pewno tak jest. Wygląda też rewelacyjnie. Chodzi o kiełbasę o smaku grzybów leśnych. Droga Aldonko, życzę Ci dużo szczęścia, zdrowia, dobrych wyrobów i smacznego. I tym miłym, smacznym akcentem kończę dzisiejszy film. Jak się film podobał, to wiecie, co macie robić. I czekam na Wasze komentarze. Cześć, trzymajcie się.